Dzisiaj taki filmik na temat AliExpressu i wielkiej wyprzedaży, która zaczęła się w Chinach, czyli 11.11. I powiem wam, że mam wielki ból dupy, co tu wybrać, kurczę, bo jest tyle fajnych produktów, kasy nie za dużo, a trzeba wybrać przynajmniej jedną rzecz. I na razie mam na oku taką nagrywarkę EZK, żeby sobie podłączyć na przykład jakieś urządzenia pod HDMI-ka i wtedy wysyłać obraz do OBS-a. Na ten moment nie mam takiej możliwości i powiem wam, że mam już zawrót głowy, bo nie wiem, jaki wideograber jest najlepszy w tej cenie, dajmy na to do 250 zł. Mogę wydać 250 zł na tym AliExpressie, ale chciałbym kupić sprzęcik w tej cenie jak najlepszy. I mam małą zagwózdkę, bo powiem wam, że jest tego w cholerę. Jest jakiś EZK 287, 284. I można po prostu się nieźle zamieszać. Z tego co zobaczyłem, to niektóre wersje po prostu różnią się tym, że jedno ma USB 3.0, drugie 2.0. Takie niuanse są małe. Dajmy, jedna będzie potrafiła nagrać w 1080p, druga w 1080i. Jedna nie będzie miała na przykład wejścia mikrofonowego, druga będzie miała wejście mikrofonowe. Jeszcze inna na przykład nie będzie miała przycisku pauzowania nagrywania, tylko stop i start. A pauza jednak coś jest innego, tak jak kiedyś w OBS-ie była taka opcja, że tylko mogliśmy nagrywać i zatrzymywać nagrywanie, skończyć. A w najnowszej wersji już zrobili tak, że jeżeli mamy ustawiony odpowiedni kodek, możemy sobie już pauzować nagrywanie, co jest mega fajną opcją, bo już z tego skorzystałem w OBS-ie. I w takim właśnie urządzeniu też by to było super. Teoretycznie, robiąc pauzę, mógłbym zamrozić obraz, tak? Streamu w ten sposób. Z drugiej strony mógłbym nałożyć też sobie na obraz na przykład w OBS-ie, jakbym miał już taką kamerkę podłączoną do streama, na przykład jakąś grafikę, tak? Zdjęcie, pauza, przerwa techniczna, złączenie dźwięku. Różnie sobie można, ale to by nie było to samo, bo po prostu jak robimy pauzę, nie zwiększamy ilości pliku, która się nagrywa. A tutaj jednak jakbym nagrywał to w OBS-ie, chociaż stream to i tak nie ma to znaczenia, ale gdybym nagrywał jako wideo, to oszukując ten sposób widzów na przykład, że zrobiłem sobie przerwę, pauzę, a nagranie tak naprawdę leciało dalej, a plik się robił coraz większy. Także trochę są takie różnice pomiędzy pauzą faktyczną a kombinowaniem jakimś tam. No i tu mamy tego EZK panów. EZK fajnie wygląda. Fajnie by prezentował się na biureczku. Jaka to jest przecena? On kosztował wcześniej 527. Nie chce mi się wierzyć, że on kosztował 527, bo widziałem go za 200 coś. Nie wiem, czy tak w przycięli, czy co? Efekt podwójnej etykiety. Z drugiej strony tu jeszcze mam jakieś inne urządzenie USB w kapturach HDMI 4K. Napis 4K, a specyfikacji. Właśnie to jest kupowanie u Chińczyka. A w specyfikacji macie tu gdzieś obsługiwane rozdzielczości 4K? Bo ja nie widzę. 1920 na 1200 największa. A to jest chyba nie jakaś 16.9 chyba. Format wejściowy i patrzcie, DMI zamiast HDMI to DMI. Czyli tak jakby coś kombinowali, nie? Wideo UVC i wyjście wideo UF422. No i także tutaj
Z tego urządzenia nie jestem zbytnio już przekonany z powodu tego, że już kombinują w opisie nieźle. A EZK to jest jednak taka marka, przykład dosyć sprawdzona. Z tego co widziałem, jeden z użytkowników YouTube'a WavePC chyba ma jakiegoś EZK-a i sobie chwalił to urządzenie. Także na razie zastanawiam się nad EZK-em, ale mam jeszcze inne rzeczy, które mi się podobają. Na przykład taka kamerka pod USB, która obsługuje akurat ta Full HD w 50 fpsach, ale już ta 246 to jest coś takiego. Pięknie by pasowała do mojego obiektywu. No kurczę, no tylko kasy mieć dużo, ale ta kamerka jest. Ona jest bez obiektywu, ale jakie ma parametry fajne już. Zobaczcie, 1900 Full HD w 60 fpsach, 720p w 120. Dobra kamerka USB, naprawdę dobra kamerka USB. Śmiem twierdzić, że gdyby ją porównać z... Co to było? Chwila. Logitech MC922. To myślę, że Logitech miał spory problem, bo tutaj mamy w 60 fpsach. A do niej można podłączyć fajny obiektywik, mocowanie C-mount. Także możemy sobie tutaj z tą kamerką kombinować różnie. Załóżmy, podłączam ten obiektyw, co mam od mikroskopu. I nagrywam filmiki, jak coś tam lutuje, tak? Reperuje jakąś elektronikę w dużym zbliżeniu. Chcę na przykład ją z niej zrobić jako kamerkę internetową. Podłączam sobie, załóżmy na to, jakiś obiektyw, tak? Który pasuje do C-mount mocowania. I mam wtedy kamerkę Full HD 60 fpsów. To jest kurde. Tu mam właśnie dylemat: czy kupić tą kamerkę, czy EZK-a. I podłączyć sobie, załóżmy wtedy kamerkę JVC, która ma też Full HD. Na pewno ma fajną matrycę większą niż takie kamerki, które są internetowe, gdzie matryca jest wielkości 4x3 mm. Nie, no żartuję sobie, może trochę są większe, ale w kamerze na pewno matryca jest większa i ma też trochę opcji do regulowania tego obrazu. W zasadzie teraz tak, pomyślałem sobie, kupię EZK-a, to będę mógł podłączyć kamerkę tą Full HD, co mam. I w zasadzie w jakimś stopniu będę miał coś podobnego jak z tą, bo przez HDMI-ka też będzie 60 fpsów szło. To nie jest głupi pomysł, teraz dopiero sobie tak pomyślałem, jak sobie nagrywam ten filmik i do Was gadam. Czyli wybrać EZK-a i wtedy mogę sobie podłączać urządzenia pod HDMI-ka. Tak, i tak zrobię. Tylko jeszcze muszę się zastanowić, nad którą wersją EZK-a. Dobra, ja zakończę na tym filmiku. Mógłbym przeglądać tego AliExpressa, bo jest tam tych produktów od zarąbania. Już nie mówię o jakichś kurde gadżetach USB, które monitorują właśnie jakie wychodzi napięcie, ile amperów pobiera dane urządzenie, bo to też będzie na pewno przecenione, bo będzie sporo rzeczy przecenionych. Tylko trzeba mieć kasy. Dajcie mi znać w komentarzach, ktoś kto się zna na tych właśnie takich wideograberach, co by wybrał do 250 zł. Żeby było fajne, no już o 4K już nie będę marzył, bo to są już powyżej 2,5 stów takie rzeczy. Ale 1080p w zupełności mi starczy. Chciałbym, żeby miało wejście mikrofonowe na kartę, żeby było możliwość nagrywania na karcie microSD. I żeby miało chociaż jeszcze to wejście AV, pod które można podpiąć już tam chyba jakieś takie bardziej analogowe rzeczy, mi się zdaje. No, i to mi styknie. Ja kończę na tym nagranie i napiszcie też, co wy byście chcieli, albo co będziecie zamawiać, bo jednak przeceny są fajne. Nieraz z rzędu 50%, jak nie więcej. No, także to by było na tyle. Pozdrawiam. Dajcie znać w komentarzu. Bardzo po was proszę. Pozdrawiam.